Alleluja, Jezus żyje, już go dłużej grób nie kryje, w którym 3 dni spoczywał. Tak śpiewamy w jednej z pieśni wielkanocnych i tą wielką radością dzielę się z wami w ten poranek wielkanocny i składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Hasłem tegorocznym w Kościele Polskim, jeśli chodzi o pracę duszpasterską, są słowa: wierzę w Kościół powszechny. Chrystus obiecał, że pozostanie z nami na zawsze i pozostaje w swoim Kościele. W nim działa, w nim cały czas dotyka nas w przeróżnego rodzaju sposób, zwłaszcza przez sakramenty święte, a także przez słowo głoszone w tylu miejscach na całym świecie. Niech ta radość tego poranka wielkanocnego towarzyszy nam każdego dnia. Niech Chrystus nas napełnia swoją radością. Niech napełnia nasze domy, nasze rodziny, społeczeństwo, kraj i cały świat. Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie nam też upragniony pokój. Te święta wielkanocne przeżywamy w obliczu straszliwej wojny, jaka rozgrywa się na Ukrainie. Wciąż giną ludzie, wciąż ścierają się przecież armie, które uważają się za chrześcijańskie. To Chrystus przyszedł na świat z orędziem pokoju i ten pokój pragnie, aby zakwitnął, aby się rozszerzał, aby przepełniał nasze serce i wszystkie środowiska, w jakich żyjemy. Niech Bóg udzieli światu tak bardzo potrzebnego i wyczekiwanego pokoju. Tą radość przesyłam wszystkim chorym, cierpiącym, zwłaszcza tym, którzy święta muszą spędzić w szpitalu. Pragnę, żeby ta radość poranka wielkanocnego napełniła serce tych ludzi, którzy poszukują Pana Boga, którzy są z dala od Niego. Pragnę również, aby ta radość poranka wielkanocnego przepełniła duszę tych ludzi, którzy uważają, że Bóg ich opuścił. Bóg jest skałą, która trwa przy nas w każdych okolicznościach życia. Nie udało się śmierci pokonać miłości. Ta miłość zawsze zwycięża, niech zawsze króluje. Wesołego Alleluja.